Krystyna Juckiewicz. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Ewangeliarz Wileński. Jesteśmy w Korwiu, w rejonie wileńskim. Pierwszy kościół ufundowany przez dziedzica majątku Józefa Toczylowskiego. Powstanie obecnej świątyni wierni zawdzięczają słynnemu rodowi Giedroyciów. Tyle na wstępie. Świątynia, w której gościmy, to XIX-wieczny zabytek wybudowany w stylu neogotyckim, a parafia, a raczej życie parafialne, zawsze pulsowało tu wielkim zaangażowaniem wiernych. Działał tu trzeci zakon świętego Franciszka, liczne bractwa, rada parafialna, parafia słynnych głośnych obchodów, festynów, odpustów parafialnych dwa razy w roku, 19 marca i 29 czerwca. O praktykach i życiu parafii i o śpiewie rozmawiam z organistą panem Grzegorzem Pileckim. Od 5 lat kieruje pan zespołem Inventum. Komu i czemu zawdzięcza zespół tę nazwę? Nazwa Inventum znaczy z łaciny wynalazek. Start był od tych czasów, kiedy redemptoryści przyjeżdżali do nas, robili rekolekcje, czyli lata gdzieś 2012. I po prostu tam młodzież dorastała na tych rekolekcjach. Oni przyjeżdżali tutaj co roku, czasem trochę rzadziej. No i wyrosło to pokolenie, na którym jednak istnieje ten zespół. I pewnego dnia w 2016 roku, kiedy był Rajd Ulanów, dla nas zaproponowano na koncercie właśnie dla tych ulanów, który był w Korwiu, był bardzo duży koncert. Nam zaproponowano jako zespołowi przedstawiającemu tę parafię zaśpiewać na scenie wspólnie z wszystkimi innymi zespołami. No i tam właśnie otrzymałem od dyrektora Germana Komorowskiego propozycję prowadzić zespół już jako w ośrodku kultury. A od kiedy zainteresowały pana organy? I jaka jest specyfika tej pracy? Z organami było tak, że... Także i dla mnie było ciekawe, bo zawsze śpiewałam u pani Wioletty Leonowicz chórze kilka lat. Ale później, kiedy miałam taki przełom w życiu, i to było skończenie szkoły i wstąpienie na studia teologiczne do Uniwersytetu Witolda Wielkiego, ksiądz Mirosław Bolcewicz zaproponował mi prowadzić scholę w kościele w Dukstach, w kościele świętej Anny. No i tak się zaczęło, ale grać jeszcze nie umiałem. A kiedy w 2005 roku już jako początkujący katecheta zaczynałem pracę w Korwiu, w litewskiej szkółce, po mszy świętej pierwszowrześniowej pani gospodyni, czyli siostra ówczesnego proboszcza księdza Bronisława Jaury, do mnie podeszła i zapytała, czy pan chciałby u nas być organistą. Ja mówię, ale ja nie umiem grać. A mój pan się nauczy. No i tak wyszło. I dzięki Bogu u nas przy katedrze wileńskiej były teraz kursy świętego Grzegorza Wielkiego. Kursy dla organistów, gdzie jednak pogłębiłem te, powiedzmy, metodykę grania, specyfika cała. Jaką rolę odgrywa duchowość w życiu organisty? Organista po pierwsze musi być osobą wierzącą i praktykującą, dlatego że on musi przedać jednak ten duch, modlitwę i on musi organizować tę modlitwę. On musi tak grać, żeby ludzie chcieli by nie słuchać, a modlić się. To musi być nie wykonawca, a to musi być prowadzący śpiewu. I to nie może być wykonawca jakiś operowy, to nie może być jakiś super instrumentalista. To musi być ktoś, kto tak samo jak lud potrafi śpiewać pod te organy i żeby akomponował pod to wszystko. To ja liczę, że jednak musi być ten rozwój duchowy, bo jeżeli on nie ma rozwoju duchowego, to ja tak podejrzewam, że może być problem z graniem jako modlitwą. Bo dobry organista, on po pierwsze, on musi prowadzić śpiew. Он може бути виконавцем, але якщо він є літургічний органіст, він мусить потрапити проводити спів і не заглушити цього співу органами. Дякую за розмову. І в цій короткій відслоні представили ми Państwu покрутці прошлость і життя парафії обecnie. Зазначмо, що вірні на мші святій в неділю громадзяться тут о годині 13. А зараз запрошуємо Państwa до столу слова. Posłuchajmy, czego naucza nas Ewangelia w święto Chrztu Pańskiego.
Witam widzów. Drodzy moi, niedziela chrztu pańskiego przypomina nam dzień naszego chrztu i wynikające z niego zobowiązania. Nie możemy zgubić swojej chrześcijańskiej legitymacji i swego paszportu do Królestwa Bożego. Nie możemy być emigrantami i zbiegami z naszej prawdziwej ojczyzny, z Królestwa Prawdy i Miłości. Chrzest przypomina, że całym życiem trzeba legitymować swoją godność Dziecka Bożego. Tej godności nie wolno nam schować do szuflady i zamknąć na klucz. My pokazujemy światu Chrystusa. Człowiek ochrzczony nie może się od tego uwolnić. Jakiego Chrystusa pokazuje światu? Może fałszywego? Takiego, który nikogo nie pociągnie? W takim przypadku jesteśmy fałszerzami Ewangelii. Życzę wszystkim błogosławionej niedzieli chrztu pańskiego. Bądźcie szczęśliwi. Amen.